Ostatnia prezentacja, Mariusz Wesołowski. Przegląd strategii, spojrzenie krytyczne. Nie, nie będzie to żaden przegląd strategii. Ja na początku od razu powiem mikrofonik? Tak, pozwolę sobie bez mikrofonu, bo jak zakładam, jestem dość dobrze słyszalny. Także nie będę tutaj się znęcał nad mikrofonem. Ja jestem na Orkampie po raz drugi, w Olsztynie w tym roku po raz trzeci, bardzo sobie chwalę. Tym razem nie popełniłem strategicznego błędu, zostaję na noc. Poprzednio mi źle podali datę i przyjechałem dzień wcześniej, także kiedy wszyscy tam dopiero zaczynali, że tak się wyrażę, się leczyć, to ja byłem bardzo chory, a musiałem jeszcze wracać do Poznania, więc tym razem zostaję na noc, więc można mnie jeszcze potem tam szczypać, łapać za łydkę i tak dalej. Paweł dużo mówił o e-commerce, Konrad mówił dużo o e-commerce, ja powiem niedużo o e-commerce, powiem natomiast o kilku takich sposobach myślenia, które towarzyszą w ogóle tworzeniu biznesu, tak, w sieci. Tu jest taki, jakby się ktoś dobrze przyjrzał, to taki widok zza szyby jest i nawet ktoś niewprawnym okiem, nieubranym mógłby powiedzieć, że być może to jest jakiś zamek. Zgodzicie się czy nie? A to jest ruina, a nie żaden zamek. I wiem, bo sam to rysowałem dawno, dawno temu, bo 9 lat temu jeszcze na pierwszym Photoshopie myszką kulkową bez tabletu, bawiąc się efektami, więc proszę mi wybaczyć. Natomiast to jest właśnie to jest pierwsze ryzyko, tak? Że budujemy zamek, wychodzi ruina po prostu, niestety. Niech ten obrazek na początku nam tam gdzieś przyświeca. A co wtedy, kiedy nie działa klikacz? O, a co ze strategią? Słuchajcie, ze strategią, żeby było jasne, że nie jestem pasjonatem NLP, więc tutaj nie powiem wam za chwilę, usiądźcie wygodnie w fotelu, tak, i się tam znosimy, liczymy do tam 40 i tak dalej, tak, terno z wodą przybywa. Strategią jest, słuchajcie, jak z takim osamotnionym drzewem absolutnie, to znaczy ktoś tam myśli, że coś zbudował, że coś już ma. Co z reguły mamy? Ano mamy na przykład bloga, tak, bo przecież jesteśmy społeczeństwem medialnym od kilku lat. Nie chciałem powiedzieć, prawie bym powiedział od kilkunastu, ale od kilku lat jesteśmy bardzo intensywnie, mamy blogi, mini blogi, wyrażamy opinie generalne, tak? Jesteśmy już tym społeczeństwem prosumenckim, więc jesteśmy gotowi na co? Na to, żeby skrytykować wszystko to, co nas tam otacza w rzeczywistości. Mamy na przykład startup. Przy czym ze startupami to jest trochę tak, jak wszyscy dobrze wiemy, że to jest takie, ja nie zawaham się użyć słowa, że to jest wyświechtane określenie, startup. Bo częstokroć ten startup, o którym my tam potem czytamy, że on się udał, to nie jest żaden startup, tylko to jest stand-up. Ktoś coś podniósł po prostu z niebytu. Tam nic nie wystartowało, tylko coś już było i trzeba to było po prostu podnieść, tak? Znalazł się na przykład inwestor, który to podniósł, tak? Ktoś jeszcze inny się znalazł, kto podpowiedział, jak to podnieść i tak dalej, i tak dalej. No wreszcie mam biznes, tak? No bo tam wszyscy działamy w biznesie, Paweł wspomniał, że nie jest to łatwe. Zdecydowanie nie jest to łatwe, na pewno, tak? Jakiekolwiek prowadzenie nawet jednoosobowej działalności, jakichkolwiek nie jest łatwe w naszym kraju, niestety. No a nikt się nigdy nie zapytał na to przede wszystkim o to, czy ja mam jakikolwiek pomysł. Bo o ile przy tworzeniu bloga, to jeszcze ten pomysł gdzieś tam nam jest. Blog jest z reguły jakimś impulsem, tak? Bo ktoś miał impuls kiedyś i postanowił właśnie w jakiejś sprawie zabrać głos. Startup, no stand-up, startup, Paweł trochę o tym powiedział, to jest wtedy, kiedy właśnie odkryliśmy koło. Ja mówię zupełnie świadomie, bo mi się też razu pewnego zdarzyło odkryć QR kody. Jakoś tak przegapiłem, że one już gdzieś tam są i ja je odkryłem, tylko nie opatentowałem właśnie. No i teraz inni będą zarabiać, ja nie, niestety. Słuchajcie, przede wszystkim trzeba sobie odpowiedzieć na pytania, tak? Podstawowa sprawa w prowadzeniu jakiejkolwiek działalności to pytać samego siebie i pytać możliwie największej liczby osób z naszego otoczenia, tak? Niech to będą przyjaciele, niech to będzie rodzina, ale niech to będą też nieprzyjaciele, bo nieprzyjaciele nam powiedzą dużo chętniej, co tam jest nie tak, niż przyjaciele, bo przyjaciele wiadomo, oni powiedzą, no ale fajną stronę masz. Tak. A nieprzyjaciel tak spojrzy, powie, o, masz stronę. No, to ciekawa bardzo ta strona jest. Na jakie pytania trzeba sobie odpowiedzieć w biznesie internetowym typu sprzedaż, tak? Bo jakby gdzieś tam zawęziliśmy mocno ten e-commerce do jego pierwotnego absolutnie znaczenia, jakim jest, no, co tu dużo mówić, e-handel. No na przykład na to, kto tam u mnie w ogóle kupuje. Czy kiedykolwiek prowadziliście takie badania, zadając sobie pytanie, kto kupuje w moim sklepie internetowym? Kto to jest? Ile on tam ma lat? W jakim jest wieku? W sensie,
innymi słowy, jakiej płci może. Ktoś tam macał klienta ostatnio? Przyznać się. To jest bardzo ważne. O, Konrad macał, no ale... No tak, no i to drugi, a ty to tam, ja wiem, że ty macasz klienta. Wiesz, na pewno. Słuchajcie, to jest bardzo ważna rzecz, bo coś, co my nazywamy generalnie szeroko rozumianym targetowaniem behawioralnym i mniejsza o tam jakiekolwiek słownikowe definicje, wywodzi się z niczego innego, jak z empirii przede wszystkim. Empiryczne badania dowodzą tego, że 25%, czyli ćwiartka mityczna, to są klienci nastoletni. Teraz ja wam zadam pytanie, czy to jest dobry, czy zły klient? Zależy. A ja wam powiem, że od niczego nie zależy, to jest zły klient. No i po pieniędzy nie ma. Właśnie. To nie jest klient, który jest w jakikolwiek sposób samodzielnie się finansujący, wyłączając z tego tak zwane roboty wakacyjne, handel tam dopalaczami i inne różne ciekawe rzeczy, tak? To jest klient, który pieniędzy nie ma. On ma pieniądze wtedy, kiedy babcia da, na przykład, albo tam ciocia, imieniny, urodziny i on tam wtedy co on? On idzie na przykład do takiego miejsca jak to, kupić sok z wyciskanych owoców na 23% bacie. I to kosztuje, tak? Z tych 200 zł zostaje 40. Ten odtwarzacz tam, który on już u nas kliknął, bo przecież kup teraz go, tam było kup teraz i on tam właśnie... No to on pisze, że no niestety pies mu zjadł te pieniądze, bo to jak wiecie, pies jest podstawowym szkodnikiem e-commerce'u. Jakbyście sobie poczytali komentarze pana Alego i powody odwołania aukcji, to byście wiedzieli, że pies zjadł płytę gówno. Co tam płytę gówno? Co się zdarzyło całą obudowę utrzymać. I to nie, że tam fila brazylejna, normalny jamnik zjadł, tak mów się. 40%, słuchajcie, to są 20-latkowie. To są 20-latkowie. No i tutaj znowu jest pewien problem. No słuchajcie, tak czy jak by nie patrzeć, stypendium socjalne to jest tam cirka 560 zł mniej więcej w całej Polsce. Akademik 300. Teraz tak. Geniger w Biedronce ze 3 z drzewki. No mówię Biedronka, bo dla Biedoty, tak? Żeby była jasność, to już nam ktoś kiedyś wytłumaczył. Takie 3 z drzewki Genigera. Plus tam jeszcze ze 4 z opakowania Fifonu, tam do zalewania czajnikiem. No i się robi tam minus 70 zł. Znowu ta zdolność zakupowa jest taka, bym powiedział, no taka sobie, tak? Popatrzcie dalej, co się dzieje. 30-latkowie, 17% 30-latków. Oni tam już się wykształcili, nawet poszli do pracy, niektórzy to do korporacji, na swoje nieszczęście i tej korporacji też, tak? No i co tam się potem dzieje? Co tam się dzieje złego? No, kredyt. Ze franka. Niestety, lekko każdy nie ma, jak powiedział klasyk filmowy. Znowu, słuchajcie, już był w ogródku, już witał się z gąską, 40-latkowie, 8% 40-latków kupuje w internecie. To jest bardzo fajny wynik. No tylko słuchajcie, dzieci idą do szkoły, tam do internatu trzeba wysłać, tamtemu tego studenta wspomóc i wreszcie wszyscy myślicie, że ja sobie tutaj robię żarty. Mamy grupę tak zwaną 50+, co to się ona, ta grupa nazywa tak ładnie w żargonie senior. Jest senior, tak? W Polsce mamy seniorów. Ja tam nie wiem, bo ja mam z tym określeniem pewien problem i myślę, że męska część publiczności też miałaby problem podejść do Sharon Stone i powiedzieć cześć seniorko. To by się mogło nie udać, prawda? No właśnie. Słuchajcie, firma, którą reprezentuje Paweł, zrobiła kilka cykli szkoleń w tej właśnie grupie 50+. To jest przeszkolonych kilka tysięcy osób w ramach prawie 70 szkoleń, gdzie można się było dowiedzieć od tych ludzi empirycznie, że oni chcą, oni naprawdę chcą kupować w sieci. No to jest też dobry target, jakby patrzeć produktowo, tak? Z pewnych zrozumiałych względów ta lodówka Polar, ona tam już ma, jest pełnoletnia, tak? Więc trzeba by ją było wymienić, tam telewizor Elektron też już tam dawno. Ja miałem swojego tak długo, aż wybuchł, słuchajcie. Zważywszy na to, co tam było z tyłu napisane, kto to tam zdjęła jed, to ja myślałem, że on w kosmos chciał polecieć, tam odpalił las, taki dym poszedł, tam właśnie straszne rzeczy, słuchajcie. No dobrze, kiedy zaczęliśmy sobie już zadawać pytanie, kto jest naszym klientem, to teraz popatrzmy na pewne rzeczy, bardzo proste triki, czego można i co należy wykorzystywać, robić to absolutnie za darmożkę, żeby ta ruina była już takim zamkiem, na którym tam się zaczyna łuna pojawiać i nie jest to łuna ognista. No przede wszystkim, słuchajcie, truizmy będę gadał teraz, ale wy to wiecie, czego nie ma w Google, tego nie ma w ogóle. Słuchajcie, nie chodzi tylko o aspekty SEO, tam DBC i tak dalej,
AdWordsy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie tam strasznie skomplikowane na pozór rzeczy z czarnej magii, o których można sobie podoczytywać. Nie, kochani, chodzi o to, że kiedy prowadzicie działalność, trzeba pamiętać o jednej rzeczy. Musicie być widoczni w sieci. Wszelkimi możliwymi sposobami musicie sprawić, żeby nazwa waszej firmy, wasze nazwisko, po wpisaniu tutaj do tego właśnie urządzenia, które tutaj się pojawiło, pojawiło się w możliwie jak najwyższym miejscu, tak? Jeżeli wasz sklep nie funkcjonuje na pierwszej stronie, to niestety dla 90% klientów nie funkcjonuje w ogóle. Portal rozrywkowy. Kiedyś jechałem z takim jednym człowiekiem na konkurs skoków narciarskich do Zakopanego i on mi tam właśnie powiedział, a co to jest ta YouTube'a? I tam właśnie, ja mu tłumaczyłem, takiemu góralowi tłumaczyłem, co to jest ta YouTube'a, także tam trochę żeśmy pogadali wtedy, ale to mniejsza o to przypis. Słuchajcie, wydawać by się mogło, że tylko i wyłącznie narzędzie służące rozrywce. Otóż nic bardziej mylnego, błędnego. To nie jest narzędzie służące wyłącznie rozrywce, choć oczywiście ja wiem pochodzenie tam Gracjana Rostockiego, tak, czy tam Forfitera, Gieralchia, Schwagen i tak dalej, jest nam wszystkim dobrze znane. Potraktujcie to jako metaforę pewnego rodzaju serwisów, tak, w których fajnie jest za niewielkie pieniądze przygotować tak zwanego virala. Tak zwanego virala, co to tam ta virala, to też sobie można doczytać. Natomiast wpuszczenie tego w sieć i nadanie temu własnego życia jest między innymi przez takie kanały jak to właśnie możliwe i bardzo dobre. Ja mam zresztą w ogóle szereg ciepłych sklejaczy. No i nie tylko stąd, bo... Kiedy korzystacie, kiedy zaczynacie handlować, a jak zrozumiałem z kontekstu i poprzednich prezentacji, więcej jest osób, które dopiero myślą o tym, że chcą, niż tych, które już coś robią, to warto popatrzeć na ten serwis nie dlatego, że tam trzeba przyjść, założyć konto, sprzedawać i płacić prowizję. Nie. Tam trzeba zobaczyć, jak wygląda wasza konkurencja. Po prostu. Bo to jest bezcenne, w zasadzie całkowicie darmowe źródło wiedzy, której nigdzie indziej mieć nie będziecie. To jest 12 milionów sprzedających i kupujących, od których sobie można zwyczajnie podpatrzeć i zobaczyć, jak wygląda na przykład nasycenie w waszej branży, o której myślicie. Kiedy już odkryjecie koło, wpiszcie jego nazwę do wyszukiwarki, zobaczcie, ile tysięcy osób sprzedaje już to koło i z jakim sukcesem, tak? I co tam się dzieje w komentarzach, bo to jest też bardzo ważne. Wtedy dowiecie się na przykład tego, jakie są problemy logistyczne, tak? Albo jakie mogą problemy stwarzać produkty. Bo tutaj z komentarza można się tego bardzo łatwo dowiedzieć. Ja sam mam w głowie taki komentarz, kiedy właśnie pan wystawiał negatywa, takiego o treści, ja zacytuję, choć nie wiem, czy powinienem, ale był to komentarz taki. Krem miał wydłużyć stosunek, niestety nie wydłużył ani o sekundę. Jestem rozczarowany. To był dobry komentarz. To był dobry komentarz, bo przecież można się rozczarować, natomiast najlepsza była odpowiedź. Krem jest nowy, fabrycznie zapakowany, nie działa tylko panu. Sugeruję, może kupić lepszy stoper. Zobaczcie, jakie rozwinięcie gałęzi sprzedaży od razu. Teraz nic, tylko mieć jeszcze stopery na podorędziu. I już jest wszystko piękne. Słuchajcie, źródło wiedzy, które tam było przez kilka lat wykpiwane, no jak wiadomo, jak nie wiadomo, kto zawiódł, to zawiódł czynnik ludzki, tak? No bo to tak trochę jest, że kiedy te kilka lat temu tworzone były hasła różne, to tam załóżmy, że sołtys wsi Głucha Dolna wymyślił, że tam mieszka w tej wsi Głuchej Dolnej 15 tysięcy mieszkańców, podczas gdy to tam owszem było kiedyś 15 tysięcy, ale nie mieszkańcy, tylko chorągwi literskiej w drodze na Grunwald. A on tam z tymi ambicjami właśnie stworzył coś. Nawet nie pracujący już w redakcji muzycznej portalu Onet Jarek Szubrycht zrobił taki artykuł, który się dużym echem odbił, stuknij się w Web 2.0, wykpiwając jak gdyby całą tę ideę współtworzenia internetu przez nas dla nas. Tak? Natomiast to jest, słuchajcie, szlachetna idea, taka właśnie rodem z tych tam 17-wiecznych i 18-wiecznych encyklopedystów, tworzenia największej encyklopedii, takiej właśnie, do której można sięgnąć. Warto też o tym pomyśleć, bo być może nasz gdzieś tam projekt, produkt, bądź my też sami, osiągnęliśmy już taki sukces, który sprawia, że warto by się tam znaleźć. To znaczy nie sugeruję wpisywania swojej własnej osoby do Wikipedii, żeby była jasność. Niech to ciocia zrobi na przykład. Ciocia zawsze tam chętnie podpowie, co tam powinno być.
Natomiast to jest coś takiego, jakby to powiedzieć, darmowe pozycjonowanie. To znaczy my w większości przypadków nie wiemy, jak się wypozycjonować i zachodzimy bardzo mocno w głowę, natomiast te serwisy są świetnie wypozycjonowane i hasła z tego serwisu są bardzo dobrze wypozycjonowane. Bywa, że przecież strona hasło o danym mieście czy tam po sobie pojawia się jeszcze przed tam stroną właśnie tak zwaną autorską, tak? Oczywiście, no, gdybyśmy się spotkali 2 lata temu, 3 lata temu, to bym was zapytał, a z jakich mediów społecznościowych warto skorzystać, no to byśmy po pierwsze w ogóle zaczęli się zastanawiać, a dlaczego warto korzystać z mediów społecznościowych, bo co to są te media społecznościowe, bo 3 lata temu, kiedy tam wchodziła nasza klasa, no to byśmy tam pamiętali, że media społecznościowe to jest takie grono, gdzie się dostaje maila i jak tam ktoś zostanie zaproszony, to jest. Ale co tam wykorzystać? No może tam te osoby, co nas zaprosiła, ale to oczywiście w szereg różnych innych kontekstów, a na pewno nie w biznesowych. Dzisiaj mamy Facebooka i oczywiście Konrad miał rację i bardzo dobrze, że to powiedział. Facebook to nie są social media. Natomiast Facebook to jest świetny, fajny kanał, kolejny kanał komunikacyjny z klientami. Podobnie jak nasza klasa. Tu wyłącznie decyduje target naszego klienta, tak? Kto jest tym klientem? Czy to jest trochę młodszy klient? Trochę dynamiczniejszy, trochę bardziej świadomy, czy to jest ten właśnie klient jeszcze z naszej klasy, tak? Wykorzystywać jako komunikator, ale nie, na pewno nie jako sklep, bo to już się nie sprawdziło i to wiemy, tak? Od uruchomienia pierwszych sklepów facebookowych doskonale wiemy, że konwersja jest tam żadna, więc nie ma się po co, nie musimy kolejnymi być osobami, które sobie sparzą o to ręce, natomiast warto pamiętać o tym, że coś takiego jest. Ja mówię, że to jest taka kulturystyka. Bo teraz słuchajcie, różne fanpage zaczynają się o to, żeby tam mieć 400, 800, najlepiej 1 000 000 fanów. Wam to jest w ogóle niepotrzebne. Wasz fanpage, dobry fanpage, to jest fanpage, na którym będziecie mieli 100-kilkudziesięciu klientów, ale to będą klienci, którzy tam przyjdą sami, a nie przez reklamę, za którą zapłacicie sporo golców. Bo oczywiście kilka tysięcy dolarów miesięcznie i jesteście w stanie sprawić, że w 3-4 miesiące wasz fanpage będzie miał kilkuset fanów. Tylko co z tego? Skoro AgeRank tam wcale nie musi być dobry, ja tutaj tylko minimalnie wejdę w kompetencje Konrada, ale jeszcze wam powiem taką rzecz, że kiedy Konrad mówił o tym, jak wysyłać komunikat PR-owy, to ja wam podpowiem, że jeżeli jesteście na fanpage'u, prowadzicie fanpage swojego sklepu, to komunikat o tym, że oto mam nowe skarpetki, mam tam, nie wiem, nową bluzeczkę i tam nowy samochodzik, to naprawdę nie częściej niż 3 w tygodniu. Absolutnie nie częściej. A w tak zwanym międzyczasie, jak chcecie mieć ruch, czyli to, co tam się nazywa, że kto tam o tym mówi, to wysłać ankietę. Sprowadzę czerwone czy zielone, tak? Żółte czy białe, takie czy siakie. I to dopiero pokazuje, że wtedy tyle i tyle osób mówi o tym. No nie dajcie się zwieść na to, że jak tam, o Jezus Maria, o tym mówi 1000 osób, to jest takie fajne. Nie, to znaczy, że tam ktoś był, że tam albo jest rzeczywiście kilkaset tysięcy fanów, albo ktoś po prostu wie, jak to działa i wypuszcza regularnie raz na jakiś czas ankietkę. Jakąkolwiek. Możecie się zapytać, słońce czy deszcz? Też zadziała. Równowaga. To też metafora. Nie tylko ta, bo przecież jest i gdyński knockout, jest i skąpiec, jest wiele tego typu produktów na rynku. Dlaczego ja o tym mówię? Słuchajcie, wbrew temu, że tam ktoś ogłasza śmierć porównywarek, bo są tacy, którzy ogłaszają śmierć porównywarek, ona jest związana przede wszystkim z tym, że przechodzimy kolejny etap ewolucji biznesowej i ludzie zaczynają sprzedawać jakby z pominięciem porównywarek, tak? To jak ja mam dobry klub jakiś tam z jakimś fajnym produktem ekskluzywnym, to tam, ja tam niszę mam sam z siebie w zasadzie, tak? Ja nie muszę już tam się wypozycjonować przez porównywarkę sklepową, bo ja wiem, że ci ludzie, którzy będą tego konkretnego produktu szukali, znajdą go właśnie u mnie, u nikogo innego, bo na przykład tylko ja go mam, ale taki komfort, to ma niewiele firm, tak? My takiego komfortu raczej na początku mieć nie będziemy. Więc warto o tym pomyśleć. Dlaczego? Dlatego, kochani, że co tu dużo gadać. Mobilna technologia zaczyna gdzieś tam dominować, po prostu. A właśnie porównywarki mają jedne z lepszych systemów, tak? Tego jak tam po skanerze kodów sprawdzić, co tam, gdzie ten produkt jest, ile on tam kosztuje i tak dalej. W tym momencie, jeżeli wy się nie dacie tutaj znaleźć klientowi, na początku waszej drogi, to tak jakbyście się nie dali znaleźć w ogóle. Bo ten rynek rośnie, będę jeszcze temu chwilę poświęcał. Teraz słuchajcie, najkrótsza lekcja copywritingu w historii. Pamiętajcie o jednej rzeczy. Bo mamy problem z opisaniem tekstu. I Paweł o tym wspomniał, pokazywał różne tam kulawizny, które się pojawiają, nie tylko na Allegro, bo zresztą one się pojawiają i w serwisach zakupów grupowych i tak dalej, i tak dalej. Natomiast warto sobie poczytać fakt.
warto poczytać Super Express i warto skorzystać z tego jakże cennego know-howu. Czy wiecie, jak się pisze takie teksty? Cicho. Otóż słuchajcie, te teksty pisze się w bardzo prosty sposób. Zdradzę wam bardzo krótko wam zdradzę, opowiem, jak się robi taki tekst. One, jak wiecie, są podzielone na kilka kategorii. Groza, dramat, skandal. Tak? Jak to się robi? No? Dzień dobry, dzwonię z Super Ekspresu, czy ja mogę rozmawiać z komendantem Janem Kowalskim tam w Szamotułach? No tak, słucham. No co tam, panie komendancie, tam konia u państwa kula wili ostatnio? O, daj pan spokój. No ale przyzna pan, że to skandal. No tak, tak, dziękuję bardzo za rozmowę. Skandal, powiedział Jan Kowalski, komendant z Szamotuł, tak? No, słuchajcie, o co chodzi? Chodzi o to, żeby przyciągnąć tym tekstem. Paweł pokazywał bardzo fajny podział. Ja wam powiem tak, jak to wygląda, jakby upraszczając ten czworokąt, który tam pokazałeś. Słuchajcie, ludzie kupują emocje, tłumaczą je sobie logiką. Czyli musicie się odnieść do emocji człowieka, ale tak to zrobić, żeby on sobie to potem logicznie wytłumaczył. To jest jak na piramidzie potrzeb Masłowa. Wiecie dobrze, ci, którzy to sprawdzają, co tam się dzieje na początku, które z tych potrzeb muszą być jako pierwsze zaspokojone i zaspokajajcie je właśnie w tej kolejności. Ale chodzi o to, żeby ten człowiek na końcu, który kupił u was iPhone'a 4S, pomimo że 3 miesiące temu kupił iPhone'a 4, on był święcie przekonany, że on nie mógł nie kupić tego iPhone'a 4S. I po prostu musiał. On po prostu musiał. Na tym ten myk polega, słuchajcie. 90% decyzji zakupowych podejmowanych w internecie to są decyzje podejmowane prawie całkowicie nieświadomie. Kupiłem, bo 90% przede mną też kupiło. Inaczej nie wytłumaczylibyśmy fenomenu posiadania w domu bucika, którego trzeba gonić, tak? Bo ten bucik ucieka na górę. Cycków antystresowych, tam i całej tej gamy dupek szwanców, tak? W 2008 roku jeden z najpopularniejszych produktów na Allegro to był koniec walenia. Zapytacie mnie, co to? Ja jestem żonaty. Silikonowy odlew płetwy po prostu, no, świętuchy. Jeszcze nie ta godzina. Silikonowy odlew płetwy, prezent na wieczór kawalerski, idealny. A podpatrujcie, co robią redaktorzy tych gazet, bo to oni przyciągają właśnie ludzi, to właśnie oni świetnie przyciągają ludzi, przecież chodzi o klikalność. Wszyscy tak pogardzamy faktem, słuchajcie, z faktem to jest tak, jak z gazetą nie w latach 90. Się kupowało, zawijało w wyborczą i niosło do domu. Zaraz tam wstyd. Ale wstyd. W domu się czyta, tam nikt nie widzi. Słuchajcie, to ma klikalność. Dzisiaj jakbyście popatrzyli na redakcje dużych portali, ale też portali horyzontalnych, ja nie będę ich wymieniał wszystkich z nazwy, bo je doskonale znam, to one się właśnie, ja bym powiedział, że pewna faktoidyzacja następuje. Bo inaczej, bardzo lubię portal Onet, ale inaczej nigdy tam nie pojawiłby się tytuł, że 88-letnia grzybiarka sama w lesie, że wojewódzki puknął foremnia. Kto by to wymyślił, słuchajcie. Ale to właśnie podpatrzono, kto tam dobrze, dobre rzeczy robi. Także bardzo szybko lekcja copywritingu i jeszcze taki case, jeden z lepiej, z popularniejszych przedmiotów w kategorii motoryzacja, ostatnio samochód, jest nowa fala takich opisów. To nowy, dobry trend. Był nawet o ten program. Otóż ten opis głosił mniej więcej tylko to. Samochód nie posiada żadnych wad ukrytych, ponieważ wszystkie wady są doskonale widoczne. I to kupiło. Jest jeszcze tak zwany motyw na tak zwaną niespodziankę, tudzież drżące serce. Ja jak zobaczyłem opis, sprzedam szybę dziwka gratis. Powiem wam szczerze, że byłem naprawdę zdumiony, ale zaintrygowało mnie, bo to było drogie. Mało tego, tam z poziomu opisu można się było jeszcze dowiedzieć, że dziwka świetnie pcha się po podłodze. Wiecie, co to było? To jest do znalezienia, jak wpiszecie to w Google, żeby była jasność, że ja tutaj nie wymyślam na bieżąco, bo aż taki płodny nie jestem. To jest do znalezienia w publicznym archiwum serwisu na A i nie jest to Amazon, to w ramach quizu. Jakbyście tam zobaczyli, to był blat, taki właśnie oparty na takiej dziewoi, która tam tu miała łokieć, ona była w tak zwanej pozycji, nie wiem, czy dzisiaj mogę, ale spróbuj. I tam na łokciu i na kolanie był oparty ten blat. I to drogie było, słuchajcie, ustrojstwo, tam kilkaset złotych kosztowało, ja bym na pewno nie kupił. Słuchajcie, pośmieliśmy się, teraz będą trzy bardzo szybkie, ale bardzo poważne slajdy.
pamiętajcie o kilku rzeczach. Kiedy wybieracie sklep, macie tak naprawdę trzy drogi dobre do wyboru tego sklepu. Ja tutaj slajdy zwinąłem moim serdecznym przyjaciołom z Onetu, Wojtkowi Tomaszewskiemu i Tadeuszowi Pałowskiemu, z którym tam miałem okazję pojeździć kilkanaście razy po Polsce i tam w ramach jednego z projektów pogadać o e-commerce. Mam nadzieję, że się nie gniewają, uprzedzę ich o tym mailowo. Sklep w pudełku. Plusy, minusy, bardzo szybko Wam tutaj to przekażę. Jeżeli zdecydujecie się na zakup sklepu pudełkowego, pamiętajcie o tym, że rzeczywiście niski koszt uruchomienia, możliwość dostosowania grafiki, tak, rozbudowane funkcjonalności i tak dalej, to wszystko macie. Natomiast pamiętajcie zawsze o jednej rzeczy. Nie wszystkie te minusy są ważne. Ważne jest to, że z reguły macie ograniczone możliwości integracji z usługami innymi niż dostarczane przez operatora, że z reguły takie oprogramowanie pudełkowe uwzględnia potrzeby najliczniejszej grupy klientów. A co to jest najliczniejsza grupa klientów? To jest z reguły nie nasza. Właśnie. To jest właśnie ten kłopot. Mamy sklepy open source. Ja tutaj nie wymieniam nazw celowo, żeby nie reklamować niczego, bo to jest wszystko do wygooglania, tak? Jak już się rzekło na początku. Oczywiście rozbudowane możliwości na start, oczywiście możliwość modyfikacji, oczywiście niektóre rozwiązania odpłatne, usługi pomocy i tak dalej, społeczność, która jest bardzo ważna tutaj, która testuje sama to oprogramowanie. Natomiast niestety w tym momencie zatrudniamy tam pasażera kolejnego do naszego non-stop statku, bo są wysokie koszty produkcji nowej funkcjonalności lub zmian i niestety wykwalifikowany pracownik, który tam rozwija we własnym zakresie nasze takie właśnie open source'owe oprogramowanie, jest konieczny. Mamy wreszcie sklepy z platformy. Też nie będę reklamował, też wiadomo, jakie są platformy, tak? Oczywiście niski koszt uruchomienia, oczywiście start sklepów w zasadzie now, tak? Jak się tam reklamują różni, że już w zasadzie otworzyłem, bo wysłałem maila. Są to niskie dość koszty utrzymania. Integracje z reguły z tym, co oferuje tak zwany integrator, tak? Czyli jeżeli to będzie platforma, która tam wiadomo, że jest częścią grupy, no to ona tam ma, wiadomo, z grupą integrację, ma jeszcze tam, ma integrację, ma, a ma. No i bardzo dobrze, niech ma. Natomiast czego jeszcze nie ma? Na przykład ma ograniczone możliwości dostosowania do specyfiki, ma ograniczone możliwości integracji z usługami innymi, wyboru grafiki i tak dalej, i tak dalej. W przypadku platformy to się zmienia. I to się zmienia bardzo na korzyść, bo ja znam pracowników. Także mogę Wam tutaj powiedzieć, że to się bardzo dobrze zmienia. W bardzo dobrym kierunku to idzie. Natomiast o tych rzeczach pamiętajmy. O czym jeszcze pamiętajmy? Słuchajcie, Erik Schmidt to jest taki ex-CEO Google'a. Pewnie się interesujecie trochę internetem. Ja to w domu nawet mam parę książek. Jeszcze nie czytałem. W folii mam. W folii można książki zwracać. Tutaj od razu case study dla ludzi, którzy handlują książkami. Pamiętajcie, że podstawowym problemem w handlu produktami jest zwrot towaru. Jak się można ustrzec przed zwrotem towaru? W przypadku książek jest to folia. Książki nie można zwrócić, jeżeli została rozfoliowana. A w przypadku pozostałych towarów najlepiej działa tak zwane na zamówienie. To stąd macie plagę, że umywalka sprowadzana z Mediolanu, suknia szyta na specjalne zamówienie i tak dalej, i tak dalej. Prócz produktów, które są logicznie nie do zwrotu, bo na przykład trudno byłoby zwrócić kilogram świeżych krewetek po miesiącu, stwierdzając nieświeżość, no to generalnie tak samo sprzedawcy tekstyliów niech pamiętają o tym, że co robię? Materiał odcinam z dużej belki lub z dużego kuponu. I w tym momencie źle sobie dziadu wyliczyłeś tam wysokość do sufitu od podłogi na te firanę, to sobie to miej teraz, kto mi to kupi? I słusznie. Dobrze robią sprzedawcy. Pamiętajcie, że prawo chroni kupujących, nie chroni Was w ogóle. Macie trzy regulacje. Kodeks cywilny, macie ustawę z 27 lipca 2002 roku, macie tę wcześniejszą z 2000 roku, z 18 marca, która tam w ogóle założyła to, że handel w internecie jest czymś niebezpiecznym, bo tam ona mówi w tytule wyraźnie o tym, że o szkodzie wyrządzonej przez produkt niebezpieczny. Popatrzcie, 11 lat temu, jakie było wyobrażenie o internecie. Produkt w internecie kupiony może być i jest z pewnością niebezpieczny. A już wtedy wiecie, co robi. 4 lata później urzędy skarbowe się zorientowały, wiecie, że jest coś takiego jak handel w internecie. I tam właśnie wtedy się zaczęły zmieniać tam układy sił, na przykład na takiej stronie, która się nazywa, nie wiem, czy ona jeszcze funkcjonuje, ale zakładam, że tak, biskup.pl. To był taki zestaw największych sprzedawców Allegro. Jak oni w 2004 roku, jak wszedł ten urząd skarbowy, jak oni zaczęli tam do administracji pisać,
Ludzie, przecież ja w ogóle nie sprzedaję. Weź się tam nie zdejmijcie szybko, bo w pierwszej ósemce jestem. Przecież zaraz nie będą, bo już dzwonili do tego, co jest pod piątką. No, wtedy się handel dopiero zmienił, słuchajcie. Eric Schmidt powiedział, że mobile first i został ex-CEO. Ale to oczywiście taki tutaj żart. Nie, kochani, on przestał być CEO, bo tam po prostu poszedł do tak zwanych nowych zadań. Poza tym twórca zaczął być znowu tam prezesem. Natomiast on powiedział bardzo ważną rzecz, że mobile first, i miał rację. Słuchajcie, dzisiaj jesteśmy u progu takiej transformacji kolejnej. My jeszcze tego nie wszyscy to dostrzegamy. Natomiast pamiętajcie o jednym. Dzisiaj bardzo trudno jest kupić zwykły telefon. Naprawdę trudno jest kupić zwykły telefon. Jeżeli byście poszli do któregokolwiek tam Playa, nie Playa, tam Orange'a, T-Mobile'a i tak dalej, i tak dalej, to by się nagle okazało, że tak, ale ja bym chciał taki z klawiszami. Z klapką. Nie ma z klapką. Nie ma z klapką. Także kabaret hrabi się pomylił, tam kiedy w kabarecie hrabim sprzed 7 laty był taki sketch, on nauczył mówiący języka w 2012 roku. I że tam dzieci, teraz wyjmiemy telefony i wystukujemy, ala ma kota, bogatsze dzieci otwierają klapkę, tak? To się nie sprawdziło. Także teraz mamy już same smartfony, słuchajcie. I cóż to znaczy? Ano to znaczy tyle, że dla waszego biznesu już od razu, jeżeli go zakładacie, myślcie o takich sprawach jak, ja zaraz do tej tabelki wrócę, że strona lekka powinna powstać, równolegle tam z tą właśnie jakąkolwiek inną stroną, tak? Zawsze strona zwykła i dotykowa, tak? Ale strona lekka, bo, jest, bo to są niskie koszty, bo to są proste technologie, bo jest ta strona lekka dostępna na większości platform, tak? W zasadzie każdy ma sobie odpali. A dzięki temu ten klient zawita do waszego sklepu, bo już coraz więcej ludzi jeździ gdzieś tak i nie zabiera laptopa, tylko zabiera co? iPada, jakiegoś tam jeszcze innego, notepada i tak dalej, tak? Zabiera swój telefon, smartfon i tutaj chce mieć wasz sklep i tu chce tam coś kupić i tak dalej. Gdybyśmy spojrzeli na to, jak to wygląda, popatrzcie, w roku 2011, tutaj taka estymacja, 2 200 000, ja powinienem to jakoś pomniejszyć, tak? Ale zobaczcie, rok 2013 tu się już przewiduje 5 milionów smartfonów, słuchajcie, to jest ogromny rynek i to będzie ogromny rynek. Nawet jeżeli dzisiaj sobie z tego nie do końca zdajemy sprawę, to tak właśnie prawdopodobnie będzie, bo trudno przewidzieć, aby nagle coś tam się odwróciła tendencja i żeby nagle ludzie zaczęli wracać do telefonów takich tam z monochromatycznymi wyświetlaczami itd., itd. Także pamiętajcie o tym, że to też niech towarzyszy wam tam przy waszym biznesie od razu, przy pierwszej myśli. Słuchajcie, ja wam bardzo, bardzo dziękuję, ponieważ mam tę przyjemność, że kończę, to sobie tutaj postanowiłem zakończyć takim obrazkiem. Dzięki bardzo. Jakieś pytania? Onieśmieliłeś nam publikę. Jakieś pytania? No ma jakąś rękę, widziałem, a ktoś się podrapał. Dziękuję wam bardzo. Śledźcie nas na Facebooku. Przez 5 lat pracowałem dla takiej poznańskiej firmy, która się tam teraz nazywa Allegro. A teraz prowadzę wyłącznie działalność doradczo-usługowo-szkoleniową. Tak, bo już nie mam po prostu jakby czasu zajmować się tam jakimś samą sprzedażą bezpośrednio. Natomiast doradzam kilku dużym firmom, nie mogę wymienić ich nazw, bo po prostu zobowiązują mnie do tego NDA i tam różne kontrakty, także nie zero. Natomiast jestem do znalezienia na Facebooku, jestem do znalezienia przez kolegów moich zacnych, także jakby ktoś miał jakieś pytania, to ja zawsze chętnie odpowiem. 3 miesiące czasu realizacji odpowiedzi. A poza tym jeżdżę po Polsce i w zasadzie spędzam 200 nocy w hotelach, także może kiedyś będę program o tym prowadził, o tym, jak wyglądają 3 gwiazdki w Polsce. Taka Magda Gessler hotelowa. To jest włosów. Ale za to reszta, prawda?